zdałam sobie sprawę z faktu, że przede mną w zasadzie jedna z ostatnich sesji egzaminacyjnych na studiach. I z jednej strony ten fakt nastroił mnie nostalgicznie, z drugiej strony poczułam pewnego rodzaju ulgę. A potem naszła mnie taka refleksja, że już sporo tych sesji przeżyłam na w zasadzie trzech kierunkach studiów. W związku z tym, no jakby już na to nie spojrzeć, trochę doświadczenia mam, szczególnie, że były to dość różne kierunki, bo była to filologia angielska, administracja, a teraz kierunek ekonomiczny. W związku z tym trochę się tego nazbierało. I o tym nawet można posłuchać w moim filmie ze moim sposobem na naukę, że ja nigdy nie byłam fanatykiem studiowania i uczenia się na studiach. I nie chodzi mi absolutnie o to, żeby olewać studia, bo ja tu przyszłam po wiedzę umiejętności głównie i potwierdzeniem tej wiedzy umiejętności ma być mój dyplom. Natomiast nie uważam, żeby takie oranie się i bardzo duża praca nad tymi ocenami były konieczne. Bo one tak naprawdę nie odzwierciedlają tego, co człowiek wie i umie. I taka jest natura ocen, że one służą tylko i wyłącznie temu, żeby poradzić sobie z procesem oceniania i weryfikowania tego, na ile studia mają sens. Natomiast, no, nie oszukujmy się, to nie jest wyznacznik wiedzy umiejętności. Tak uważam. I też nie uważam, żeby było w tym coś złego, a z drugiej strony wcale nie uważam, żeby osoby, które starają się na studiach i które jakby gdzieś tam widzą w tym sens i bardzo pociąga je ta ścieżka kariery, żeby miały się ograniczać. Bo ja uważam, że to, że stypendium naukowe przysługuje 10% studentów, jest nie bez powodu. Bo to jest to wybrane 10% ludzi, którzy w to wierzą i którzy mają w sobie siłę, potencjał, wiedzę, umiejętności, inteligencję, żeby dać sobie radę i zasłużyć na tą średnią, na stypendium naukowe. Ale ja takim człowiekiem nie jestem. I zwyczajnie to nie jest tak, że nie byłabym w stanie, bo pewnie byłabym w stanie, natomiast zawsze wychodziłam z założenia, że mam lepsze rzeczy do roboty. Więc gdy nadchodził czas sesji, to w zasadzie chodziło o to, żeby po prostu go przetrwać. Uknąłam sobie taką metaforę, że sesja jest trochę jak grypa. Chodzi o to, że jak już mnie dopadła, to chodzi o to, żebym przez nią przeszła, ale żeby nie ciągnęły się za mną żadne powikłania. I w zasadzie dotychczas mi się to udawało, ponieważ co prawda zdarzały mi się poprawki, natomiast nigdy nie zaliczałam, zawsze były to poprawki gdzieś tam w sezonie zimowym i chyba raz tylko zaliczyłam klasyczną kampanię wrześniową. Ale w zasadzie nie ze swojej winy, tylko dlatego, że wykładowca nie zdążył na czas wpisać ocen, więc pojechałam na poprawkę w razie gdybym nie zdała pierwszego terminu. W finale dostałam ocenę, ale nie wiem z czego. W każdym razie taka sytuacja miała miejsce, natomiast takiej klasycznej kampanii wrześniowej, że wiem, że nie zdałam i idę we wrześniu zdać, tfu tfu odpukać, jeszcze się taka nie zdarzyła. Mówię, zdarzały mi się poprawki, natomiast byłby to klasyczny drugi termin. Okej, no czasami bywało lepiej, czasami bywało gorzej, natomiast w momencie, jak się studiuje dwa kierunki studiów, no to nie dajmy się zwariować. No, zdarzało mi się mieć oceny gorsze, w większości trójki. Trudno. Ja nigdy nie przywiązywałam do tego wagi. Dlatego chciałabym opowiedzieć o moim sposobie radzenia sobie z sesją i jakby zorganizowania sobie tego przedsięwzięcia, ale właśnie w taki zdroworozsądkowy sposób. I chciałabym jednak, żeby to była strategia, która pozwala właśnie przejść przez sesję, a niekoniecznie zdobywać na niej szczyty. Dobra, więc magiczny zeszycik i co ja stosowałam, co ja jakby wypracowałam przez te ileś sesji, które zaliczyłam w swoim życiu. Więc przede wszystkim chodzi o jakby zobaczenie tego, co mnie czeka, tak? Podsumowanie jakby tego i postawienie się przed faktem dokonanym. Okej, to są egzaminy, z którymi muszę się uporać. Egzaminy zaliczenia, z którymi muszę się uporać. Więc ja sobie po prostu od ładnych paru sezonów robię tabeleczkę. I w tej tabelce mam zapisane przede wszystkim, jaki jest to przedmiot i czy są to ćwiczenia, czy wykład, bo to też ma duże znaczenie. W drugiej kolejności jaka jest forma zaliczenia, czy to jest na przykład projekt, czy to jest egzamin pisemny, czy to jest test, tego typu rzeczy. No bo nie oszukujmy się, od tego też sporo zależy między innymi sposób uczenia się, bo jeżeli jest test,
to ja nie muszę się uczyć regułek, ja muszę umieć je rozpoznać, tak? Ja muszę umieć zaznaczyć odpowiedź, więc ja muszę jakby wiedzieć i rozumieć, a niekoniecznie kłuć na pamięć. A jeżeli jest to typowa opisówka, no to już wypadałoby wiedzieć parę rzeczy, żeby móc potem to dobrze opisać, znać pojęcia tego typu rzeczy. Jeżeli to jest egzamin typu statystyka, gdzie są zadania, no to muszę się nauczyć rozwiązywać te zadania i rozumieć, co piszę. Jeżeli jest to projekt, no to okej, powiedzmy, że jest to trochę bardziej lightowa wersja. No więc tak, więc przedmiot, rodzaj zaliczenia i data. I teraz, w przypadku egzaminów jest data pierwszego podejścia. Ja też zawsze byłam zwolennikiem tego, żeby rozprawiać się z sesją jak najszybciej, więc wszystkie pierwsze terminy ja zawsze na ćwiczeniach parłam, jak tylko były prace w grupach. Słuchajcie, bierzemy pierwszy możliwy termin, idziemy na pierwszy ogień, zaliczamy po wszystkim. I tak zresztą mi się też udało z jednym zaliczeniem w tym semestrze, że powiedziałam grupie, okej, słuchajcie, zapisujemy się na za 2 tygodnie i mamy to z głowy. I uważam, że to jest zawsze świetna strategia. Więc to będzie albo pierwszy termin zaliczenia, albo deadline, do którego trzeba oddać projekt, zaliczenie, pracę, cokolwiek z tych rzeczy. I taka tabelka bardzo fajnie obrazuje, z czym się mierzę. Ile jest tych egzaminów i tak dalej. I to jest taki fajny jakby... pogląd na to, że wcale nie jest tak źle. Serio, za każdym razem jak sobie to wypisywałam, myślałam sobie okej, nie jest tak źle, jak mi się wydawało. Gdzieś tam udaje się człowiekowi rozwiać te wątpliwości, ponieważ widzi konkretnie, ile przed sobą ma. Więc to po pierwsze jakby trochę uspokaja, po drugie pozwala dobrze rozplanować. No bo nie oszukujmy się, jeżeli mamy dużo rzeczy do nauczenia się, no to trzeba sobie to jakoś podzielić w czasie. Generalnie moja tabelka została stworzona gdzieś w połowie grudnia. Pewnie zależnie od kierunku studiów i trudności przedmiotów można ją sobie stworzyć nawet wcześniej, ale myślę, że przed grudniem w semestrze zimowym raczej nikt nie podaje terminów zaliczeń, też różnie bywa. W każdym razie, tabelka to podstawa. I jak już mam tą tabelkę, no to przychodzi czas na nadanie priorytetu. Czyli w pierwszej kolejności pozbywam się zaliczeń łatwych. Ja wiem, że to jest takie trochę antyintuicyjne, ale tak, w pierwszej kolejności pozbywam się tych łatwych. Czyli, jeżeli jest coś, co mogę pyknąć bez większego wysiłku, malutki projekt, jakieś malutkie zadanko, jakaś drobna rzecz w zasadzie, albo coś, co jest łatwe i takie mega szybkie do zrobienia, to zabieram się za to. Bo po prostu trzeba to pyknąć, mieć z głowy i oczyścić sobie tą listę i zabrać się za bardziej hardkorowe rzeczy. W drugiej kolejności zabieram się za te najgorsze przedmioty. Zwykle w semestrze mam takie 2-3 i jeżeli mówię o najgorszych przedmiotach, to są to albo przedmioty najtrudniejsze, albo w drugiej kolejności przedmioty, które się kończą egzaminem. Zależnie od kierunku studiów miałam ich więcej bądź mniej, natomiast mówię tutaj o egzaminach, które wymagają takiej pamięciowej typowej. Jest to duży zakres materiału. Na przykład w tym semestrze mam 3 takie egzaminy. Pierwszy to jest statystyka. No ja orłem matematycznym nie jestem. W związku z tym dla mnie to będzie chyba jedno z największych wyzwań i będę się musiała do tego przygotować. Więc w pierwszej kolejności statystyka to jest coś, co spędza mi sens powiek. W drugiej kolejności jest to chyba zarządzanie strategiczne, w trzeciej ekonomia menedżerska i to są 2 przedmioty, które są takie typowo pamięciowe. Więc tu mam dużo materiału, muszę jakby się przygotować z tego materiału, muszę go opracować, nauczyć się z wyprzedzeniem i tak dalej. Więc to będzie coś, co będzie gdzieś tam w moich priorytetach, żeby się zająć tymi egzaminami. Będą najbardziej czasochłonne i w pewnym sensie najtrudniejsze, bo wymagające najwięcej wysiłku. A w trzeciej kolejności zajmuję się rzeczami, które są tak, ja określam jako średni priorytet. Czyli na przykład jest to coś, co bez większego wysiłku jestem w stanie zrobić. Czyli ja rozumiem, co robię, rozumiem, co mam zrobić, ale jest to czasochłonne i pracochłonne. I ja muszę ileś tych tak zwanych brzydko dupogodzin poświęcić na to, żeby taki projekt ogarnąć, zrobić, żeby napisać pracę. No to są typowo tego typu sytuacje. W związku z tym to są projekty, którymi ja się zajmuję w ostatniej jakby kolejności. Natomiast no oczywiście jeżeli jest tak, że ja mam deadline albo nie wiem wcześniej jakieś zaliczenie, no to wiadomo, że to zaliczenie, ten przedmiot zyskuje priorytet. Ale generalnie staram się raczej postępować według tego kryterium. Czyli na początek te najłatwiejsze, żeby się ich pozbyć, mieć z głowy, już się tym nie zajmować. W drugiej kolejności te najgorsze kobyły, no bo tutaj trzeba się zepnąć w sobie, wszystkie siły zebrać i po prostu przewalczyć. A w trzeciej kolejności rzeczy, które okej, no powiedzmy nie są, nie wymagają nie wiadomo jak złożonych działań, ale są czaso- i pracochłonne. Więc na przykład właśnie pisanie pracy, projekty i tego typu rzeczy.
I przyznam, że ta strategia w miarę nieźle mi się sprawdzała. Tak jak mówiłam, no nie miałam żadnych warunków tak zwanych. Zdarzały mi się poprawki, ale sporadycznie. W związku z tym myślę, że nie jest źle. Że jakoś w miarę jestem w stanie to ogarnąć. Więc dla wszystkich tych, którzy po prostu chcą sesję ogarnąć, nie tutaj nie wiadomo jakich zaliczeń nie stosować, tylko po prostu przejść przez to, w miarę uczciwie, bo to też o to chodzi, nie oszukujmy się, żeby być uczciwym w tym, co się robi, no to ja polecam po prostu taką strategię. Ale też z chęcią poczytam, bo mam przed sobą jeszcze co najmniej jedną sesję, znaczy nie co najmniej, mam przed sobą jedną sesję i tego się trzymajmy, że to już będzie ostatnia, bo przyznam szczerze, że więc jeżeli macie jakieś fajne strategie na to, jak sobie poradzić z sesją, z egzaminami, to bardzo chętnie o nich poczytam. Bardzo chętnie jeszcze się dokształcę, bo kto wie, może za parę lat coś mi strzeli do głowy i stwierdzę, okej, idę na kolejne studia, idę się dokształcać. Nie wiem, nikt tego nie wie. W związku z tym może czasami dobrze jest się czegoś dowiedzieć na zapas. I tyle. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia.